gdzie dom, w którym muzyka gra i koty mają swój własny świat. Pewnego dnia dziwny traf przywiódł gościa pod ich dach. I mała Kicia z kotami połączyła swój los, choć Kicia to nie jest... Kicia to nie kot. Pułapka myszy. Kicia miała szczęście mieszkać w domu pełnym wspaniałych przyjaciół, którzy mieli swoje wyjątkowe zwyczaje. Dotyczyło to również Kici, co stało się jasne po wizycie pewnego niespodziewanego gościa. Hej, gryzonie, otwórzcie drzwi. A nie widzisz, że czytam? I gdzie twoje maniery? Pewnego dnia zamierzam... Tak, mój braciszku, oto ja, Karol, podróżnik, odkrywca i światowej sławy zaklinacz mrówek. Skąd ty się tu wziąłeś? Właśnie wracam z odważnej wyprawy do szwedzkiej dżungli, gdzie odkryłem nowy gatunek torbaczowej kałamarnicy. Więc to jest twój dom? Tak, bardzo stylowy, nieprawdaż? Twój dom? O, i masz koty. A może raczej to my mamy myszy? O dwie za dużo, jeśli o mnie chodzi. Widzisz, te koty bywają nieco nieprzewidywalne. Ha! Napisałem książkę na temat tych biednych stworzeń. Koty, jaskiniowcy świata zwierząt, mojego autorstwa. Hej, kogo nazywasz jaskiniowcem, kolego? Jaki malutki! Pudełka z płatkami! Klasyczny przykład kotu z głupawkus. Cóż, coś bym chętnie przekąsił. Prowadź do tutejszej egzotycznej knajpy. Ser? Spleśniały chleb? Robię lepszy ser z mleka gryziela australijskiego. Jej, słyszałeś to? Australijskiego? Oni nas tu znajdą! Nie przejmuj się, jesteśmy w tak zwanej bezpiecznej strefie. Widzisz, Kiciu, sekret idealnego hot doga tkwi w dodatkach. Miau! Kto wkłada puste pojemniki do lodówki? Tego smaku nie znam. Wypuść mnie! Auć! Drugi sekret hot dogowy? Nigdy nie marnuj dodatków. Zapraszam do jadalni! Miau! Zaraz, co to było? Takie rzeczy tu zdarzają się non-stop! Nie, to... Co to za rodzaj kota? O, to jest Kicia. Nie spotkałem takiego kota. Co? Nie! Ona nie jest kotem! Na co my czekamy? Czas na badania! Musimy się zbliżyć do obiektu. Za mną! Oczywiście. Ohyda. Litości. Ten kot używa narzędzi? Niebywała sprawa. Czy to możliwe? Tak. Ewolucyjny etap pomiędzy prymitywnym kotem i nieco mniej prymitywnym gatunkiem ludzkim. Fascynujące. Fascynujące? O czym ty mówisz? Kicia jest człowiekiem. Nie wiadomo, może jednak kotem. Karol to bardzo mądry gość. Wspaniały ogon, te szpiczaste uszy, pomarańczowa sierść. Nazwę ją... Pomarańkotem! Jeśli ją złapię i przedstawię na forum uczelni, odzyskam szacunek kolegów po incydencie z peruwiańskim masłem orzechowym. Co tam mówiłeś o łapaniu? Kicio! Nie! To zupełnie nie tak. Hot dogi jada się bez sztućców. Obserwuj.
Miau! Nie pozwólcie jej odejść! To znaczy, musimy pogłębić obserwację. To znowu ty! Oddawaj mi tego hot doga! Sam nie wiem, coś mi tu podejrzanie pachnie. Karol prowadzi badania. O ile znam koty, a myślę, że znam, to zwróci uwagę pomarań kota. Miau? Miau! Miau, miau! Miau, miau! 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 Co się tutaj dzieje? Wow! Niesamowite podobieństwo! Zadziwiające! Szybko, za mną! Karol, zaczekaj na nas! Miau, 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 miau. Nie widzisz, co tam się dzieje? Hej, Karol, on chce wiedzieć, co tu się dzieje. Moje obszerne badania wykazały, że jednej rzeczy koty się nie oprą. Ciekawe jakiej. Miau. Cisza! Idzie pomarańkot! O ile dobrze obliczyłem... Miau! Jasne, że dobrze! Ha! Karol jest świetny, co? Wow! Co ci się stało? Dość tego! Mam go już po kokardki! Jesteś zazdrosny, bo wie więcej o pomarańkocie niż ty! O kici! To jest kicia! Kicia to... nie... kot! Hej! Co ty znowu kombinujesz? Wiesz, braciszku, ten twój kumpel jest raczej mało bystry. Prowadzę badanie. Ach tak? Oto co ja myślę o twoim badaniu. Turbaczowa kałamarnica? Włochaty gryziel australijski? Kicia! On chce ją od nas zabrać! Karol, ani kroku dalej! Przykro mi, braciszku, ale nic nie stanie na drodze nauce! Ja stanę na drodze nauce! Ale tak metaforycznie. Mówi się metafora czy metamorfa? Cofnij się! To nie jest bat. To będzie bat. Au! Kiciu, szybko! Łap kocyk! Nie! Stop! Miau, miau, miau! Szczekliście się! Zostawcie mnie! Hej, braciszku! Pomóż mi, braciszku! A! Niestety, Karolu, to się nazywa nauka. Chyba raczej nauczka. Ja chciałem zyskać na mojej osobistej kolekcji egzotycznych stworzeń sławę i fortunę! Hej,
przestań wreszcie rzępolić i posłuchaj tego. Koniec kariery mysiego badacza wyśmianego na forum uczelni za żenujące brednie na temat odnalezionego ogniwa dziewczynki kota. Nie sądziłem, że to przeczytam. Nie sądziłem, że mój brat to taki oszust. Spójrz na to pozytywnie. Ocaliliśmy kicie. Przez chwilę powinni nam wszyscy dać spokój. Miau! Hej, i to ma być podziękowanie? Stop! Pomogliśmy ci, kiciu! Nie, nie jesteś kotem! Choć tak naprawdę Kicia nie była kotem, wszyscy, którzy ją poznali, włącznie z słynnymi badaczami, wiedzieli, że jest bardzo wyjątkowym i szczególnym mieszkańcem domu. Chaos zbiorowy. Jak ogólnie wiadomo, kolekcjonowanie może być ciekawym, kształcącym i przyjemnym hobby. A ponieważ koty chciały nauczyć Kicie, jak być człowiekiem, król Baryłka postanowił, że powinna coś kolekcjonować. Ale co? To już było trudne pytanie. Kolekcje! Ludzie to kochają! Znaczki, monety, kieliszki na jajka. Kolekcjonują prawie wszystko i dostają na tym punkcie bzika. Zostawcie mnie! Ale po co Kicia ma zbierać niepotrzebne klamoty? Bo kolekcjonowanie rozwija umysł, uczy skupienia, pracowitości i skupienia. Co ty na to, Kiciu? Miau! Wyśmienicko! A zatem czas rozpocząć zabawę! Zostawcie mnie! Kiciu, pozwól, że ci przedstawię idealny przedmiot do zbierania. Miau! Łyżeczki! A może tak, wzorem cykora kolekcjonuj płyty z jodłowaniem. Co ty na to, Kiciu? Kiciu? Zegarki kieszonkowe. Konkretnie ten model dostałem od mojego dziadka. Całe 5 lat nosił ten zegarek, aż... A może lalki? Bejsbolówki! Łapki na myszy? Wymyśliłem, Kiciu. Skamieniałe, dinozaurowe, kubku! Co cię gnębi? Nie wiesz, co kolekcjonować? Miau. Nie martw się, Kiciu. Może ta piosenka cię rozweseli? I raz, dwa, trzy! O tak, o tak! Kici na kolekcję będę brak! I nam, i nam! I nam się tu smuci bardzo, że aż strach! Brak gały? Kłopot mały! Możesz ją wziąć! Miau! Para bap, bum bum, myję skamieniałą dino kup kup, du 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 du, o nie! Co? Gdzie gałka? Luna, wyglądasz po prostu odlotowo! Ale lepiej zmyję to mleczkiem do demakijażu, nim ktoś mnie zobaczy. O nie! Gdzie jest gałka? Nie mogę! Nie mogę otworzyć! Tłumy po prostu szaleją, a Gapi daje czadu! Oto mistrz sprzętu elektro! Co? Brak gały? Problem mamy! Tościki, tościki! Nie najedz się za bardzo, Tymku. Robię na obiad suflet. Spokojnie. Ociupinkę jedopiekę. Gdzie gałka? Zabawne. Gałka z blendera również zniknęła, a cykor mówił, że w jego konsolecie brakuje kilku gałek. Kilku? Jest kompletnie bez gałek! Ja tego nie wytrzymam! Coś mi tu pachnie nie tak, jak powinno. Jejku, w całym domu brakuje gałek. Miau, miau! Wow,
masz niezłą kolekcję, Kiciu. O-o, gałka od piekarnika. Gamo, chodź coś zobaczyć. Gamo? Tymku, nie mogę tego wyłączyć. Brak gałki. Zaczekaj. Och, widocznie gałka odpadła i nie mogła. Nic nie odpadło. Kicia zbiera gałki. Ta jest od piekarnika. Och, dziękuję ci. Inaczej suflet by się spalił. A gdzie gałka od drzwi? O-o! Wypuśćcie nas! Utknęliśmy tu! Ratunku! Mój suflet jest w piekarniku! Zaraz się spali! Kicia była bardzo dumna ze swojej kolekcji. Uznała, że czas już ją przedstawić przyjaciołom. Oby było coś o gałkach. Co ci się stało z twarzą? Nie zamierzam tego komentować. Proszę o ciszę. Chcę coś ogłosić. Kicia, ma wam coś do pokazania. Nie! Moja gałka od szuflady! Bez niej nie jestem w stanie otworzyć szuflady! Tak, Kicia jest kolekcjonerką. Wiedziałem, że się ucieszycie. Ucieszycie? Kiciu, żądam natychmiast zwrotu mojej gałki! Miau! Przepraszam bardzo. Ta kolekcja wiele dla Kici znaczy. A wszyscy chcemy dla niej jak najlepiej. Musimy się poświęcić w tym temacie i koniec. On ma rację. To prawda. Zgoda. Zgoda. No jasne. Mam od teraz grać po prostu bez wzmacniacza, tak? Mam tego dosyć. Pomocy! Wypuśćcie nas! Nas nie słyszy. Najlepszy suflet, jaki przygotowałam, spali się na węgiel. Trudno, to tylko suflet. Na pewno? A może coś więcej niż tylko suflet? Nie, to tylko suflet. Nie pozwolę, by skończył tak samo jak moje tosty! Umiesz otwierać zamki? Oczywiście! Wiesz, widziałem to w telewizji. Udało się! Jednak nie udało. Siostro, zwlekałem 12 sezonów, by ci to wyznać. Ja zachorowałem. Kiciu, co ty wyprawiasz? Znaczy, proszę bardzo. Witamy ponownie w skłębionej historii wełny. Naprawdę nie przejmuj się tym sufletem. Nonsens, możesz puścić linę. Dobrze. Dla sufletu! Miau! Ej! Pomocy! Utknęliśmy w piwnicy! Tymku, chyba się raczej nie zmieścisz. Nie. Wełna może być różnej długości. Od bardzo krótkiej po długą. Wciąż chcesz się poświęcać? Zebranie domowe! Dziękuję za przyjście, Kiciu. Zwołałem to zebranie? Miau! O, cudownie! Więcej gałek. Tak, chodzi o to, Kiciu, że podziwiamy twoją kolekcję i chcemy, żebyś ją dalej zbierała, ale... Tylko nie gałki, dobra? Zbieraj coś innego! Miau? Miau?
Widzisz? Załatwione! Dziękuję, Kiciu! Jedna butelka niechcący się stukła. 4306 butelek mleka zostało. 4306 butelek mleka na schodach stało. 4306 butelek mleka stukła. Kiciu, dzięki, że nas uwolniłaś. Dzięki, Kiciu! Co z sufletem? Idealne. I tak Kicia zwróciła wszystkie gałki na ich pierwotne miejsce, a w międzyczasie znalazła nową rzecz do zbierania, która cieszy serca i umysły, choć nie żołądki. Super! Skosztujcie, kochani, najlepszego sufletu na świecie! Hej, a gdzie noże i widelce? Kiciu! Zaraz, noże i widelce są fajne, a moje łyżeczki już nie? Po prostu nie do wiary. O tak, o tak! Kicia już kolekcję swoją. Wersja polska Ayuno SDI Group na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski, dialogi i piosenki Elżbieta Pruśniewska. Kierownictwo muzyczne Agnieszka Tomicka. W wersji polskiej udział wzięli Daria Głowacka, Łukasz Lewandowski i inni.